Czy jazda na suwak obowiązuje także w przypadku włączania się do ruchu? Jeżeli mówimy o jeździe na suwak, takie jak w pytaniu, czyli tej wprowadzonej w ustawie, tak, jako obowiązek umożliwiania zmiany pasa ruchu i tu jest odpowiedź. Czyli wyjazd z obiektu przydrożnego z drogi wewnętrznej, opuszczanie, opuszczanie strefy zamieszkania i tak dalej, jest włączaniem się do ruchu, tak, jest. i tutaj, jeżeli się włączamy do ruchu, no, no nie ma mowy o żadnej, jeździe na suwak. Suwak jest wtedy, kiedy kończy się pas ruchu albo na danym pasie ruchu występuje przeszkoda, jeżeli jest służy, czyli są więcej niż dwa pasy ruchu do kontynuowania jazdy w tym samym kierunku i kończą się dwa skrajne pasy, to, to tam jeszcze jest powiedziane, że najpierw puszczamy pojazd z prawej, potem z lewej albo zespół pojazdów, a na końcu przejeżdżamy my, o ile to my byliśmy pojazdem na tym pasie ruchu mającym możliwość kontynuowania jazdy. Przy czym jeszcze jedna bardzo ważna, dla przypomnienia zasada przejeździe dla Słowak, musi występować znaczne zmniejszenie prędkości rozumiane jako zator korek na tej drodze przed nami albo, albo wszędzie.